Cześć kochani, witam Was ciepło i serdecznie na kanale. Ja właśnie wróciłam z Biedronki i z Lidla, głównie z Lidla, bo tam pojechałam. Najpierw myślałam, że zrobię większość tam zakupów, ale przypomniałam sobie, że brakuje mi parę rzeczy również do lodziarni, no i do domu, które zawsze kupuję w Biedronce, więc zajechałam również do Biedronki. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Zapraszam Was do oglądania, do łapek w górę i do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Rozpoczynamy. Trafiłam mnóstwo pomarańczowych metek. Nie wszystkie artykuły oczywiście brałam, bo było ich bardzo dużo, ale stwierdziłam, że dzisiaj nawet z Madzią na ten temat rozmawiałam, że te pomarańczowe metki potrafią tak uzależnić człowieka, że człowiek czasami kupuje i się nie zastanawia, czy na pewno wszystko zużyje. Mówię tutaj na przykład o wędlinach. Bo ja przyznam się szczerze, że raz tak miałam, że kupiłam 5 opakowań wędlin i 2 opakowania wyrzuciłam. A wyrzuciłam nie dlatego, że się skończyła im data ważności wczoraj czy przedwczoraj, tylko ponad 1,5 tygodnia. Po prostu wpakowałam w szufladę, były za głęboko. A u mnie jest tak w domu, że jest taki tydzień, że tosty są jedzone codziennie i jedzą je wszyscy, więc ta wędlina po prostu to jest przemiał. To jej schodzi naprawdę paczka za paczką. A jest taki tydzień, że po prostu ta wędlina, jak kupię, to jedno opakowanie potrafi leżeć cały tydzień i po prostu każdy je co innego, omija wędlinę szerokim łukiem. I tak czasami się dzieje, że gdzieś się kupi taniej, niby się przeoszczędzi 50%, a 50% się po prostu wyrzuci. Więc dzisiaj właśnie z Madzią o tym rozmawiałam, z sagankiem pełnym dobroci, zapraszam do niej na kanał. Ona również często poluje na meteczki i też często robi hole dla tych osób nowych, które są u mnie na kanale. Zostawię linka do jej kanału w opisie. Także rozpoczynamy. Już dzisiaj mówię, dużo rzeczy wzięłam więcej, ale w pewnym momencie po prostu poszłam i poodkładałam te rzeczy, wiedząc, że chyba nie do końca są mi potrzebne. No i zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką trafiłam, to Somat odświeżacz do zmywarek. Już taki jeden ostatnio upolowałam, bardzo fajnie się sprawdza, więc stwierdziłam, że no fajna cena na 60 użyć, 3,99, więc zakupiłam, skorzystałam i się cieszę. Również z pomarańczową etykietką zakupiłam z firmy Somat płyn do czyszczenia zmywarek. Także moja zmywarka teraz będzie lśniąca i pachnąca. Tego jeszcze Somatu nigdy nie używałam, zawsze kupowałam te W5 albo jakieś typowe od Krupsa, nie od Krupsa, co ja gadam, z Electroluxa, a tych jeszcze nigdy nie używałam, czasami jeszcze w Biedronce jakieś tam trafiłam, więc bardzo chętnie je wykorzystam. Myślę, że jeszcze dzisiaj, jak mi tylko zmywarka skończy zmywać. Dalej, następne co kupiłam i to kosztowało, już Wam mówię, po 3,90. Więc też cena bardzo fajna. Następnie kupiłam mąkę, zrobili chyba likwidację, tam widzę, że chyba się będzie szykowało też jakieś fajne metkowanie na dniach, może bliżej piątku, zobaczymy, bo widzę, że jakiś w ogóle nowy regał wstawiają, wysunęli połowę rzeczy, no tam musiało się wczoraj dziać, ja nie byłam, nie miałam potrzeby, nie miałam czasu przede wszystkim. Dobra, następne, kupiłam mąkę z grochu. No i tutaj jest już przepis na zupę grochową. Ja wszystko do zupy grochowej mam, ale nigdy w życiu mąki do zupy grochowej nie dodawałam. Czy ja ją zrobię z przepisu? Nie. Ale z tyłu jest również przepis na brownie z malinami. I to brownie będę robiła, tylko muszę kupić malinę. Dzisiaj byłam na targu, u nas były na jednym stoisku tylko maliny, a na tym stoisku te maliny są kwaśne, więc ich dzisiaj nie kupowałam. Poczekam do jutra, bo widzę, że spore braki są na targu. Nie mam mojego ukochanego słonecznika, po który poszłam właśnie na pierwszym miejscu. No i poszłam za malinami, bo bez malin nie mam szejków malinowych. Więc ja dodaję naturalne nasze owoce, więc... No cóż, mąkę zapłaciłam 2,99. Będę testowała te brownie, zrobię na pewno. Bo jest tutaj 150 gram mąki grochowej, jeden duży banan, 2 jajka, jedna łyżka kakao, 150 ml oleju, 150 ml wody, 80 g cukru, szczypta soli, ja dam ksylitol, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, czekolada i malina do dekoracji.
A, czyli to tak naprawdę nie musi być malina, może być każdy inny owoc. To poszperam, zobaczę, co ja tam mam. Śliwki dzisiaj kupiłam, może brownie ze śliwkami zrobimy. Także mąka ma bardzo fajne również makro. Zobaczymy, na pewno będziemy ją testować na kanale. Myślę, że testy będą jutro. Jak nie jutro, to pojutrze, bo muszę jeszcze ogarnąć pewne rzeczy z psem, więc zobaczymy. Za chwilę wychodzę do pracy, na razie gotuję coś. No już chyba mogę otworzyć okno, bo dopiero co kosili trawniki, a jest już strasznie gorąco. Okej. Okay. 2 razy Miller miś truskawkowy, ulubiony u moich dzieci. To jest bez pomarańczowej etykietki. Kolejną rzeczą, jaką trafiłam z pomarańczową etykietką, to jest majonez, za który zapłaciłam złoty 99 zł. I tu jest prosty skład. No ale etykietka jest naklejona, więc chyba nie bardzo coś widać. A nie mamy, dobra. Już, już, już. Co? Musztarda tu jest? Ocet spirytusowy, majonez stołowy. Skład: olej rzepakowy, musztarda, czyli ocet spirytusowy, woda, cukier, gorczyca, sól, regulator kwasowości, kwasek cytrynowy. To nie jest majonez? Do majonezu się dodaje musztardę? Majonez. No dobra. Ze świeżych jaj, odkór z wolnego wybiegu, bez konserwantów. To była ta cały tydzień był tych produktów regionalnych, więc. Ale bardzo dobry majonez. Nie kupowałam go. Bardzo fajny w smaku. Okej. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to z Wifonu takie danie. Ja ogólnie takich rzeczy nie jadam. Jadam je bardzo rzadko. Czasami kupię, bo czasami mi się po prostu chce. Nie zastępuje mi to żadnego posiłku, tylko na tak zwane, jak właśnie chce mi się tego makaronu. Takiego dania nigdy nie jadłam. Zawsze kupuję w złotym opakowaniu zielonym złoty rosół, czy co to tam jest. Ale ostatnio też Wam pokazywałam w jednym z food hauli, że kupiłam zupę serową, pomidorową i rosół. Słuchajcie, one są po prostu genialne. Ta zupa serowa ma tak przepiękny zapach, jest tak smaczna, że no dzisiaj też się z nią rozglądałam, ale jej nie znalazłam. Z pomarańczową etykietką kupiłam mięso wołowe, które będzie dla Azji. Kupiłam również 4 razy Masdamer, bo jest na niego promocja. Kupując 4 za 2 się płaci coś taniej, 60% mniej za 2, więc kupiłam 4 razy nasz ukochany Masdamer. Kupiłam również sałatę. Dzisiaj do obiadu, u mnie na obiad właśnie gotuje się makaron. Poczekajcie, pomieszam sobie od razu. Makaron ten razowy, pełnoziarnisty, już Wam pokażę jaki. O, ten z Lidla, orkiszowy. Ja tylko orkiszowy używam, bo mi on najbardziej smakuje. Więc gotuję makaron, mam sos zrobiony z szynki i do tego będzie właśnie sałata. Dodatkowo kupiłam chleb do tostów. Dodatkowo kupiłam, to nie jest etykietka pomarańczowa, tylko normalna cenówka, witamina C. Dość fajna jest ta witamina C, 1000 jednostek. Wiadomo, ja nie biorę witaminy pod kątem odporności, bo ja na odporność narzekać raczej nie mogę. Ale ja biorę witaminę raczej na moje przebarwienia. Także bardziej pod względem kosmetycznym niż pod względem zdrowotnym, a że wpływa i na to, to tylko korzystać. Więc witaminkę też kupiłam, 12 zł witamina kosztowała. Kupiłam również miks sałat do sałatki. Z pomarańczową etykietką kupiłam takie drażetki Xaveremo. Wieki ja już tego nie jadłam, 2,49 to kosztowało. Strasznie dużo było tego typu pierdół tam położonych. Jakieś były kucyki pony zakładane na rękę z jakimś jajkiem niespodzianką. Były do tego różne takie, jak to się mówi, opakowania, żeby powkładać te pastylki. Były różne takie drażeczki z wiatraczkami. No mnóstwo rzeczy takich. Było cały kosz praktycznie tych słodyczy, ale ja więcej słodyczy nie brałam. Wzięłam jeszcze takie chipsy. Więcej słodyczy nie brałam, wzięłam chipsy. No dobra, chipsy to jest niezdrowa przekąska, ale to nie jest dla mnie słodycz. Wzięłam również chipsy, które to są chipsy rzekomo zdrowe. Chipsy ziemniaczane z solą morską i mielonym czarnym pieprzem, gładko smażone. Gładkie smażone, a nie gładko smażone. 65% ziemniaka, 28% wysoko
wysokooleinowy olej słonecznikowy, 7% mieszanka przypraw, sól. Wartość energetyczna, ile mamy tłuszczu? 28. Czyli ciut lepiej niż lejsy czy crunchipsy. Skład całkiem fajny. Więc cóż, będę testowała, ale nie teraz, tylko wieczorem. Wzięłam jeszcze gzik. To gdzieś ostatnio widziałam na jakimś kanale. A że ja jeszcze nie jadłam śniadania, więc będę to jadła dzisiaj. Gzik, twarożek z cebulką i szczypiorkiem. Jestem bardzo ciekawa tego. Już to sobie odkładam na bok, bo ja to za chwilę będę jadła na godzinę 11. Ja jeszcze nie jadłam śniadania, a za chwilę wychodzę do pracy. Wzięłam szczypior właśnie do sałaty. Wzięłam pomidory malinowe. Są w Lidlu na promocji po 4,99. A za chipsy zapłaciłam 2,24. Kolejną rzeczą, no znów koszą ten trawnik tu. Widzicie, i będę się parować. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to są pasty. Ja te pasty widziałam, używała je Ania z kanału Anna Karcz. I to są pasty do Pattaya, nie do Pattaya, jak ona to nazywa. No curry ogólnie, żółte curry i tu jest Tom Kai. Cokolwiek by to nie było. Ale ja mam praktycznie wszystkie składniki. Do tego, żeby zrobić tą zupkę, potrzeba 400 ml mleczka kokosowego. Mam dwa duże ziemniaki, mam marchewkę, mam filet z kurczaka, mam sos rybny lub sól. Również mam, więc jestem w stanie zrobić to danie i myślę, że za chwilę rozmrożę sobie właśnie jednego fileta i zrobię to wieczorem, jak wrócę. A tutaj do tego trzeba 400 ml mleczka kokosowego, filet z kurczaka, pieczarki, garść kolendry. Kolendry nie mam, i tak mi jej nie dodała, bo ja bardzo nie lubię kolendry. I pieczarek nie mam. Także to zostanie na kiedy indziej. Chociaż tu jest bardziej pokazane, że to są krewetki, a nie kurczak. A tu jest napisane kurczak. No nic, za obydwie te pasty zapłaciłam po 1,70 zł, więc cena bardzo fajna. Będziemy troszeczkę testować w kuchni. No i propos wędliny, wzięłam jedną szynkę z datą do 19, pomarańczowa etykietka, i dwa razy wzięłam taką szynkę wieprzową wędzoną, i ona jest również z datą do 19. To są moje rzeczy tutaj, dżem, a tu mamy, jeszcze wzięłam taki konfitura z suszonych fit z karobem. Również pomarańczowa etykietka, za to zapłaciłam 3,40. Przepraszam, chciało mi się kichnąć, musiałam zatrzymać chwilę. Nigdy w życiu tego nie jadłam, bardzo chętnie spróbuję. Uwielbiam testować takie nowości. W Lidlu również zakupiłam śliwki węgierki. Są całkiem niezłe, są twarde. Na targu u nas po prostu jest mnóstwo meszek, a to jest teraz na jakiejś promocji, do 3 kg można szaleć. Zakupiłam również Jovi Duet melon truskawka dla Ksawerego do szkoły. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam z pomarańczową etykietką, to jest makaron. I to jest makaron chropowata powierzchnia tłoczony na bardzo, co tutaj coś było zdrowego. Mąka z pszenicy durum, warzywa w zmiennych proporcjach, pomidor suszony, szpinak suszony, burak czerwony suszony, przyprawa kurkuma, może zawierać śladowe ilości czegoś tam. Więc jest tu też jakiś przepis. Przepis na odwrocie, a tu mamy jakiś przepis. Kolorowy makaron z szynką parmańską. Również będę testować według przepisu. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam w Lidlu, to jest biały ser. I tyle by było na Lidla. I przechodzimy szybciutko, ciach pach, do Biedronki. W Biedronce jest naprawdę niewiele rzeczy. Kupiłam dwa opakowania chusteczek do wycierania kurzu. Dla mnie to są najlepsze chusteczki, jakie do tej pory spotkałam. Żadne inne nie działają tak genialnie. Wzięłam dwa opakowania. Wzięłam dwie bułeczki właśnie do mojego gzika, którego za chwileczkę będę konsumowała. Wzięłam trzy razy parówki berlinki, bo jest na nie promocja 2 plus 1 gratis. O, następną rzeczą, jaką wzięłam, to wzięłam cebularza, mega cebularza dla Ksawerego, bo Ksawery dzisiaj jedzie, jednak dzisiaj on był w szkole, nie było tego przedstawienia, przedstawienie zostało odwołane. Przeniesione na inny, jeszcze nieokreślony termin, dlatego że u nas bardzo dużo osób na stanowiskach urzędniczych, między innymi burmistrz, po prostu jest pod kwarantanną. U burmistrza zdiagnozowano, ale inne osoby są w trakcie badania, bo były różne zebrania, konfrontacje, konsultacje,
w zamkniętych pomieszczeniach, więc teraz spora ilość osób jest po prostu w trakcie badań i dlatego u nas zostało wszystko odwołane, żeby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się tego. Zostało przeniesione to na inny termin, więc Ksawery dzisiaj idzie normalnie na wokal i idzie normalnie na keyboard, na zajęcia. Kupiłam również winogrona bezpestkowego, jest również w promocji w Biedronce po 4,49 za kilogram. Kupiłam również bananki, ale bananki kupiłam w Lidlu. Kupiłam jeszcze wegetę biedronkową, dla mnie nie ma znaczenia, czy zwykła biedronkowa, czy lidlowa. Wegeta to wegeta i tak jest niezdrowa. I kupiłam cieplutki chlebek jeszcze w Lidlu, w Biedronce. I to jest taki chlebek pszenny. I oto moje całe zakupy, więc w najbliższych dniach się szykuje troszeczkę gotowania, na co Was zapraszam na kolejne filmy. Azji już koło mnie stoi, muszę szybciutko zjeść, jeszcze wyjść z nią na dwór, zanim polecę do lodziarni. W lodziarni już też pomalutku rzeczy pewne pakuję, bo będę w piątek zamykała, już lodziarnia jest czynna do czwartku. W piątek zamykam, robię przeorganizację w lodziarni, od poniedziałku wjeżdżają gofry. A w piątek jeszcze będę robiła testy w domu, więc u mnie w domu w piątek będzie przepych gofrowy, będą wszyscy jeść gofry. No, to się będzie działo, a w sobotę i w niedzielę jedziemy na piknik Cane Corso. Piknik zorganizowany przez jeden z klubów, który zrzesza po prostu tutaj hodowców. Nie wiem, jak dużo osób będzie, ale zapowiada się fantastyczna zabawa. Będą różne szkolenia, będą różne treningi, pokazy, gry, zabawy dla dzieci, kiełbaska, kawa, herbata, piwo, wszystko. Także zapowiada się fajnie. Nie wiem, czy tam coś nagram, bo jednak ludzi tam będzie sporo. Zobaczymy, pożyjemy, ale pobędziemy dwa dni wśród Cane Corso, a impreza ma być do białego rana. Także na chwilę obecną się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Będę miała dla Was niespodziankę na dniach. Będzie kolejne rozdanie, którego się nie spodziewałam, ponieważ podpisałam współpracę partnerową. Mogłam sobie wybrać coś dla siebie do testów, będziecie to mieli na dniach, będę miała dla Was również kod rabatowy i będę również dla Was miała produkty do wygrania, będzie rozdanie. Naprawdę mam nadzieję, że produkty są fajne, nie testowałam, nie wiem, film na dniach się pojawi, czekam po prostu, aż mi przyjdzie paczka, bo wszystko zostało uzgodnione. Także, ale to już o reszcie Wam opowiem, jak już dojdzie mi paczka i będę nagrywała film. Także na dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego, fajnego, ciepłego, pogodnego dnia, bo z tego co wiem, jest to ostatni dzień dzisiaj taki ciepły, już w tym wrześniu, więc korzystajcie ile możecie i do zobaczenia, buziaki, pa!